Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy Was w 30. okrągłym odcinku Pszczele Wieści Naukowe. Znajdujemy się w Krakowie w jesiennej aurze. A dlaczego? No bo... Dobrze, bo jutro będziemy uczestniczyć w konferencji pod tytułem Szanse i wyzwania stojące przed organizacjami pszczelarskimi. A my dzisiaj opowiadamy Wam o trzech publikacjach naukowych. Pierwszy utwór to Sedba Czuuu. A nie, przepraszam, publikacja naukowa. Smutne, ale prawdziwe, gdyż... Tak, będziemy się zajmować brakiem świadomości gatunkowej pszczół, co jest wynikiem sposobu nauczania w szkołach w Niemczech, na pewno nie tylko w Niemczech. Drugi artykuł to zmniejszone obciążenie pasożytami i patogenami w rodzinach dziko żyjących pszczół miodnych w Niemczech. Też w Niemczech. A trzeci artykuł to o tym, jak modele AI załamują się, gdy są trenowane na danych generowanych rekurencyjnie. I oczywiście, jaki to może mieć wpływ na informacje o pszczołach. Tak jest. Zapraszamy. Zapraszamy. Artykuł z czasopisma Sustainability. Sustainability. Jak ładnie. Sustainability. Bardzo dobrze. Sustainability. 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 Już wystarczy, wystarczy, bo wszyscy pomyślą, że się zacięliśmy. Wyłącz mnie. Sustainability. Smutne, ale prawdziwe. System nauczania w szkołach nie wpływa dobrze na świadomość różnorodności biologicznej. No pewnie nie, bo wystarczy, że sami się zastanowimy, co byśmy wiedzieli na poziomie 8 klasy szkoły podstawowej, bo ja mówię z okresu, kiedy ja szkołę podstawową kończyłem, w kwestii zróżnicowania zapylaczy, w kwestii roli zapylaczy dla środowiska, w kwestii zagrożeń stojących przed zapylaczami, a też samej różnorodności roślinnej, która jest potrzebna, żeby sustainability, czyli odżywalność, jak to ty tłumaczysz, zachować. Nadal mam mówić? A, włączyć. Właśnie. I teraz powiem o sprawie języka, którą często podkreślam. Dlatego spodobał mi się ten artykuł, bo jak wiesz, często się tego czepiam, że powinno się tłumaczyć to, co się ma na myśli, że powinno się, znaczy może nie powinno, ale że dobrze jest używać terminów, które jeżeli nawet dla innych nie są jasne, to przynajmniej stara się człowiek wytłumaczyć, żeby to było zrozumiałe. I przede wszystkim, dlaczego język moim zdaniem jest ekstremalnie ważny w tym aspekcie, jak my rozumiemy świat w ogóle, prawda? Że to nie jest tylko tak, że my sobie mówimy pewne słowa, tylko te słowa wystają się symbolami. I tu jest właśnie taka kwestia. No jeśli chodzi o pszczoły i trutnie, tak? Przede wszystkim. No nie tylko, ale także inne gatunki tutaj. Rozumiem, ale ja myślałem, że chcesz poruszyć ten temat, że my mamy na przykład pszczoła i truteń. Anglicy mają bee i bumblebee, tak. Gdzie truteń też jest pszczołą, a żebyśmy my... Nie truteń, tylko czmiel, Piotrze. Znowu mówię truteń. Dlatego tak się zdziwiłem, o co ci chodzi. Przepraszam. Więc to, że czmiel też jest pszczołą, tak. My musimy sobie wdrukować w jakiś inny sposób, bo język nam tego nie wprowadzi. No dobrze, ale o co chodzi? Generalnie, jak wiemy, na świecie jest ponad 20 tysięcy gatunków różnych pszczół. Najwięcej z nich należy do rodziny Apidae, ale nawet w tej rodziny Apidae są i tak różne pszczoły, prawda? I teraz chodzi o to, że my, używając języka pszczoły, no często mamy na myśli tylko pszczołę miodną. I tutaj autorzy zrobili takie badania ankietowe, konkretnie niemieccy autorzy, więc robili to na języku niemieckim, ale podają te przykłady, takie, o czym ty wspomniałeś, że po niemiecku w ogóle inne, konkretnie mają tu na myśli głównie czmiele, no tak. Są zupełnie innym słowem. Mają, prawda? Podobną sytuację jak my. Dokładnie, bo my też mamy przecież czmiele, to nie jest pszczoła. Natomiast po angielsku mają to bumblebee, ale nawet tutaj mówią, że nawet jeżeli po angielsku jest, nawet jeżeli ma ten owad, znaczy ta grupa owadów w nazwie bee, to i tak ludzie często rozumieją zazwyczaj to przez tak zwany sztandarowy, szablonowy czy sztandarowy gatunek, czyli pszczołę miodną. No i teraz
Takie pytanie się pojawia, czy to, czy może tu dochodzić do pewnego rodzaju ślepoty gatunkowej, czyli ludzie po prostu uczą się tylko funkcji, jaką dana grupa organizmów ma w środowisku, tylko na podstawie jednego gatunku i czy to nie zubaża ich wiedzy, a de facto, czy to w praktyce nie przekłada się na pewne szkody, no również środowiskowe. Czy to, wracając do naszego przedostatniego artykułu, czy to na zasadzie dbania o zasoby środowiska, czy to na zasadzie relacji międzygatunkowych. A naukowcy zrobili to dookoła słowa wildbiene, czyli dzika pszczoła. Albo dzikie pszczoły. Albo dzikie pszczoły. I wzięli do badania ponad 420 uczniów z klasy 5, 6 i 7, bo to jest akurat drugi stopień w Niemczech, drugi stopień nauczania, z 10 różnych szkół. I ankiety, kwestionariusze, które uczniowie wypełniali, były anonimowe i mieli oni świadomość, że w żaden sposób nie wpływają one na oceny w szkole, dlatego proszono ich, aby byli szczerzy. Mieli odpowiadać na pytania o to, jakie mają skojarzenia ze słowem wildbiene. I tutaj już możemy pokazać wam, że jeżeli chodzi... no to na pierwszym miejscu, co ciekawe, pomimo, że pytali o white bee, czyli dziką pszczołę, to na pierwszym miejscu było oczywiście honey, honey bee i hive, czyli pszczoła miodna, ul i miód. I powiem ci, że dokładnie to się, ja czasami tak edukuję różnych ludzi i starszych, i młodszych, i w średnim wieku, no i potwierdzam. Znaczy to jest w ogóle jedno z pierwszych pytań, które zadaję, bo z czym wam się kojarzy pszczoła? Bo zazwyczaj uzyskuję taką odpowiedź i to jest fajny motyw, żeby stanąć w opozycji i w ten sposób zacząć opowieść w ogóle o ewolucji pszczół. No ja tak przynajmniej sobie skonstruowałem swoje no i lekcje. Bardzo dobrze. I ja nawet zastanawiając się nad tym, jak będziemy to opowiadać, to mam taki wniosek na koniec dla pszczelarzy, którzy prowadzą czasami lekcje dla dzieci, żeby też właśnie tak to robili, żeby mówili o innych zapylaczach, nie tylko o pszczołach i o potrzebie różnorodności zarówno w kwestii zapylaczy, jak i w kwestii roślin, które rosną i które tym różnym zapylaczom zapewniają, no i tutaj, zapewniają środowisko do życia. I tutaj zobaczcie sobie, jakie były powiązanie ze słowem jeszcze na takim wykresie wild bee, prawda? Też widzimy, że jednak no honey bee jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, ale czy ciekawe, mamy tutaj rozróżnienie pomiędzy płciami. Tak. Chłopcy częściej mówili właśnie o pszczole miodnej, o tak, ulu i o miodzie. Można by więc powiedzieć, że chłopcy przyszli, są bardziej podatni na PR i reklamę. Czy nawet Nie wyciągnąłbym takiego wniosku, bo dziewczęta z kolei częściej mówiły o kwiatach i środowisku. No ale nie podejrzewam, że one miały większą świadomość różnorodności biologicznej, tylko mogło to wynikać, może to wynikać z różnic płci, gdzie chłopcy mają jakąś taką większą tendencję do tej ścisłej części, do tego, a tak, rzeczywiście tu było do takiej nawet, praktyki, tak. Tu nawet to było wspomniane. Naukowcy o tym ale wspominają. Ale no tak czy owak, do takiego praktycznego patrzenia. Dziewczyny tutaj są fajnym rezerwuarem, żeby one to może podpowiadały chłopcom, nie? Też tak. O innych gatunkach, że istnieją i spełniają swoją rolę, niż tylko pszczoła miodna. Zwłaszcza, że podkreślmy to, że pszczoła miodna ani jest jedynym gatunkiem, który zapyla rośliny uprawne, które my potrzebujemy, jest jednym z wielu, ani nie jest najskuteczniejszym zapylaczem. Jest powiedzmy generalistką, ale są, jest część upraw, które inne zapylacze zapylają skutecznie, a najbezpieczniej, jak jest taki konsens w nauce, to coś uważa, najbezpieczniejsze zapylanie, czyli najbezpieczniejsze, czyli najbardziej sustainability. Już. Czyli Nie, no mów dalej. Czyli takie długotrwałowo zrównoważone, odżywalne jest wtedy, kiedy to zrównoważenie jest osiągane przez wielość gatunków, które zapyla dane uprawy. No i tutaj po prostu ta wiedza
Przede wszystkim nie tylko wiedza, ale wrażliwość na te różne gatunki jest bardzo ważna w społeczeństwie. Oni jeszcze jedno zdanie mają takie, które postanowiłem sobie zostawić na koniec, że tak naprawdę możemy dbać o to, tylko o to, co znamy. Jeśli czegoś nie znamy, to trudno nam jest o to dbać. Tak, a zobaczcie też tutaj sobie dzięki mojej koleżance z portalu Dzicy Zapylacze, teraz bardzo wam piękne takie szachownice z różnymi pszczołami pokażemy. I jeszcze na jedną rzecz chciałem zwrócić uwagę. Nawet jak już dotarli do tego porozumienia ze swoimi ankieterami, że chodzi o pszczoły niemiodne, to zapytali z jakimi innymi gatunkami innymi wam się kojarzą. No i najwięcej punktów, największe. Znaczy, oni tam dali zdjęcia do rozpoznawania i to chodzi, ta tabelka, którą teraz pokazujemy. Właśnie. Dotyczy tych zdjęć, które dzieciaki dostały do rozpoznawania, na których obrazkach jest pszczoła miodna, a na których jest dzika pszczoła. Tak, natomiast nadal preferowane były te gatunki, które są, o których się najczęściej mówi. Czyli zarówno zadrzechnia fioletowa, czmiele, jak i murarka ogrodowa. No właśnie. Ale od zadrzechni fioletowej było bardzo głośno, natomiast murarka rogata jest po prostu też gatunkiem, któryś w chowie. Też często się nie mówi, nawet jest hodowlany, wymienia się kokonami, prawda? Jest gatunkiem powszechnym i masowym. Natomiast troska o zapylacze również powinna dotyczyć tych gatunków, które są zagrożone, które są rzadkie, a również tych, które pozornie nie są wartością ekonomiczną. Za którymi nie przepadamy choćby muchówek. Nie, ale również w kontekście, że nie postrzegamy ich jako wartość ekonomiczną. No tak. To co? Lecimy do drugiego artykułu? Ja osobiście uważam, że w ogóle, tak jak tutaj postulują też autorzy, w ogóle się nie powinno się zawsze zwracać uwagę w artykułach, czy to popularnych, czy popularno-naukowych, o jakich pszczołach mówimy. Nazwę pszczoły powinno się używać wtedy, rzeczywiście, kiedy mówimy o wszystkich pszczołach, żeby utrwalać tą wiedzę, że jest ich dużo. Natomiast jeżeli mówimy konkretnie o pszczole miodnej, to należy podkreślić, że o pszczole miodnej ja jako zwolennik również odrodzenia się populacji rodzimych podgatunków, uważam, że powinno się nawet rozróżniać, o jakich podgatunkach pszczoły miodnej mówimy. Jeśli na przykład mówimy o jakichś celach, które mamy związane z ochroną środowiska, to powinno się zawsze mówić, czy wprowadzono tutaj gatunek, który wymaga ochrony środowiska. Dlatego, że pospolite gatunki hodowlane pszczoły miodnej nie wymagają tego typu ochrony. Poza oczywiście ogólną ochroną przed szkodliwością na przykład pestycydów i dobrymi praktykami pszczelarskimi, to oczywiście tak, ale chodzi mi tutaj zwłaszcza o zabiegi konserwatorskie. No nie będę z tobą dyskutował w kwestii tej ochrony, bo masz rację, tylko chodzi mi o to, że będzie trochę trudno w programie popularno-naukowym w telewizji śniadaniowej mówić, że ten miód pochodzi od Apis mellifera carnica. Nie, miód nie, ale można powiedzieć, że od pszczoły miodnej, natomiast to będzie rzeczywiście, chociaż czy ja wiem, czy rzeczywiście to trudno? To jest takie trochę... Jeżeli byśmy zaszczepili taką wiedzę w społeczeństwie, żeby się każdego pszczelarza pytać, czy hoduje pan w swojej pasiece pszczoły, które są dobrze dostosowane do lokalnego środowiska, to ja jestem szczerze mówiąc za. Tak, dla pszczelarzy to jest ważne, żeby rozróżniać. Nie dla pszczelarzy, dla ludzi, żeby ludzie pytali. Wiesz co, kiedyś mieliśmy jako jeszcze w Stowarzyszeniu Wolne Pszczoły, taki pomysł, żeby rozpowszechniać wśród ludzi, wśród klientów pszczelarzy taką informację, żeby się często pytali pszczelarzy również na bazarkach, którzy sprzedają miód, jakie leki na warozę stosują, w jakich ilościach i tak dalej, i tak dalej. No napiszcie w komentarzach, co o tym myślicie. Czy uważacie, że da się to wprowadzić? To ma sens. Ja nie mówię o wprowadzeniu, za pomocą mówisz powinno się, więc... Powinno się, że ludzie powinni o tym mówić. Ja tu proponuję, żeby każdy się wypowiedział. Oczywiście. Czy uważa, że naprawdę to, to jest do przeprowadzenia. Nie, bo użyłeś słowa wprowadzić. Zaproszony pszczelarz. Wprowadzić, co sugeruje, że być może mam na myśli jakąś ustawę, którą należy to wprowadzić. Nie, oczywiście, że nie ustawę, tylko idzie pszczelarz do telewizji śniadaniowej, opowiada o pszczołach, a redaktor, świadomy tego, o czym mówisz, pyta, ale o jakich pszczołach mówimy. Nie. Rozmowa na temat różnych rodzajów pszczół schodzi
na tematy naprawdę specjalistyczne. Nie rozumiemy się, nie o to mi chodziło. Jeśli już to tutaj przelasz, dobrze by było, żeby również był w takiej roli uświadamiający społeczeństwo z wielu różnych gatunków. Chodziło mi o klienta, który na przykład pyta pszczelarza na bazarze, przepraszam, a słyszałem, że jest dużo leków stosowanych na warozę i bywają one nadużywane, a jakich pan używa? I jak często? Troszkę odeszliśmy chyba od tego tematu. Ale to tak samo mógłby pytać, na przykład, jeżeli pszczelarz prowadzi zajęcia, to ludzie, którzy kojarzą inne gatunki, mogliby wtedy też podpytywać o te inne gatunki. Nie widzę przeszkód. No okej. Okay. No słuchaj, Piotrze, czy słyszałeś takie argumenty, że nie powinno się wolno żyjących pszczół zostawiać, no, żeby sobie dalej wolno żyły? Czy to z populacji, o których już parę razy mówiliśmy, które rzeczywiście jakoś bywają odizolowane i dzikie i takie, powiedzmy, które uciekają z pasiek, że... Czy słyszałeś głosy niektórych pszczelarzy, którzy mówili, że one zaczynają być centrum zakaźnym dla całej okolicy pszczelarskiej? No zdecydowanie wszyscy chyba słyszeliśmy. Najczęściej to było w kwestii wkładania pszczół do dziupli, do barci. Wkładania, czyli jakby nie było to spontanicznie, prawda? Nie było to spontanicznie zasiedlane. I tutaj troszeczkę bym tutaj sensu mógł znaleźć, bo to jest trochę w innym aspekcie niż to badanie. Ale zdarzają się zupełnie radykalne głosy, że dzikich pszczół w dziuplach nie można tolerować, bo one są roznosicielkami chorób. I nawet jeśli trzeba, to raczej je zniszczyć, niż pozwolić im tam żyć. No właśnie. No i na całe szczęście znalazło się kilkoro naukowców, którzy postanowili to sprawdzić. Są to naukowcy z Niemiec i co ciekawe, dotarli konkretnie do rodzin pszczeli wolnożyjących, które mają potwierdzenie, że są uciekinierkami. Więc mamy taką oto sytuację, że komuś na przykład rójki uciekają po prostu z pasie. Tak? Znaleziono 63 takie rodziny w czterech obszarach Niemiec. Macie mapkę, gdzie są pokazane mniej więcej te obszary na mapie niemieckiej, ale też są tam pokazane później na pozostałych mapkach, gdzie była lokalizacja tych rodzin. I z tych 63 rodzin, do tych 63 rodzin dobrano pary z pasiek okolicznych. Poproszono okolicznych pszczelarzy o udostępnienie próbek pszczół z ich pasiek. I jeszcze zadbano o to, żeby w takim samym procencie, w jakim w naturze, bo zbadano, czy te pszczoły są tam dopiero od tego roku, czy tam zimowały. Jeśli tam zimowały, to postarano się z pasieki wziąć też pszczoły zimujące, a jeśli były tam pierwszy raz, to z pasieki postarano się wziąć pszczoły z młodych rodzin, tegorocznych. I z pasiek wzięto 73 rodziny, czyli mamy 63 kontra 73. Tak, no i pobierano z nich próbki. Próbka polegała na tym, że pobierano 20 robotnic wylatujących z tego ula, tudzież dziupli, czyli innej dzikiej miejscówki. I po prostu je przebadano metodą genetyczną. PCR. Tak, konkretnie PCR. Możecie ją znać choćby z badań nad SARS-CoV-2. Tak. I teraz, no cóż. No zbadano w jaki sposób te próbki, w jakie mają powinowactwo do 18 znanych pasożytów. Czyli sporo. Między innymi jest tam między innymi Nosema. I naprawdę zobaczcie sobie tutaj zresztą na wykresach jest oczywiście zgnilec amerykański, są wszystkie wirusy, dręcz pszczeli, czyli varroa destructor, wirusy, które są skorelowane z obecnością warozy, także naprawdę pod tym względem dobre badanie. Natomiast troszeczkę bym się tutaj przyczepił ja osobiście może nie do badania, tylko że oczekiwałbym, że w przyszłości będzie również pobrana próbka
lepiej pobrana próbka, czyli po prostu cały plaster z czerwiem, znaczy nie mówię, że cały, ale próbka plastra z czerwiem, żeby zbadać też patogeny w tym w plastrze. No masz i rację. Plus robotnica. Natomiast samo to, jeżeli tak samo pobierano próbkę z pasiek i z tych wolno żyjących pszczół, no to możemy już coś tam sobie porównać. No i teraz słuchajcie, porównanie wyszło, że no praktycznie prawie w każdym przypadku, mniej lub bardziej, bo czasami tylko nieznacznie, ale jednak w zdecydowanej większości przypadków, uśredniając, w tych wolno żyjących rodzinach pszczelich było mniejsze poziomy tego zakażenia. Aczkolwiek one były zróżnicowane, jeżeli chodzi, czy było to od razu po ucieczce, czy było to dopiero po udanej zimowli. Tak. Wiemy z innych badań, że rójka jest takim pewnym sposobem dla rodziny na uwolnienie się od stopnia porażenia i zakażenia różnymi patogenami i te badania jakby to potwierdzają. Tak jest. W każdej z rodzin stwierdzono mniej więcej 6 różnych patogenów w każdej z tych próbek. Z tych próbek robiono homogenat, więc tak naprawdę to nie jest mowa o badaniu każdej pszczoły oddzielnie, ale od 1 do 9 tych pasożytów znaleziono, przy czym próby robiono 3-krotnie i jeśli 2-krotnie na dany pasożyt występowała pozytywna reakcja, to wtedy przyjmowano, że ta konkretna próbka jest tym pasożytem obciążona. Tych badań było mnóstwo, bo 18 razy 3 z każdej próbki, którą pobrano, tego naprawdę było bardzo dużo. No tak, ale zobaczcie sobie chociażby na tym wykresie, gdzie mamy po prostu z różnych miejscówek uśrednione wyniki. I tutaj widać na tym wykresie właśnie, że mniej nieco, mniejsze nieco obciążenie było... Czyli bordowe. Bordowe to są pszczoły żyjące wolno i niebiesko zarządzane przez pszczelarza na pasiece. Tak i jest. Tak samo tutaj na tym bardziej szczegółowym już wykresie, który pokazuje różne patogeny i ich nazwy. Owszem, nie zawsze to jest to... W ogóle czasami te różnice są bardzo małe, ale jednak zobaczcie, że tendencja jest raczej w kierunku takim, że jeśli gdzieś jest więcej, to na pasiece. Z jednym wyjątkiem i to jest na drugim wykresie, tak, na tym. I to dotyczy wirusa chronicznego paraliżu pszczół. Chronicznego paraliżu pszczół i wirusa zdeformowanych skrzydeł typu A. No niemniej konkluzja... Gdzie więcej było zdecydowanie na pasiekach, ale prawdopodobnie z tego powodu, że pszczoły uciekające pozbywają się warozy w dużej mierze i znika w ten sposób wektor przenoszenia tych wirusów. Dlatego być może w pasiekach było go znacząco więcej, bo tak to te poziomy były naprawdę zbliżone. No i konkluzja jest taka, że ogólnie pszczoły miodne zawierają dużo różnych patogenów, natomiast inne proporcje są w wolno żyjących rodzinach, jeszcze w zależności od tego, czy to są rodziny, które dopiero uciekły, które przezimowały, bo wraz z zimowlą te oczywiście niektóre patogeny się gromadzą, dochodzą do nowe. W porównaniu do pszczół w pasiekach, natomiast generalnie ostrożnie można po tej próbce, która mogłaby być lepsza, bo przypomnijmy 20 tylko robotnic z każdej rodziny, można ostrożnie stwierdzić, że być może te poziomy są mniejsze w rodzinie, ale ich generalną konkluzją jest, że no nie można mówić o czymś takim, że te rodziny stanowią jakieś centra zakaźne, których należy się bać. Nie można. Jeszcze jeden taki argument naukowców, że te poziomy porażenia, poziomy obciążenia, powiedzmy, zależały trochę od geografii, więc tak naprawdę to wędrówki pszczelarzy mogą mieć tu większy wpływ na roznoszenie się zakażeń. Tak. Ale ja bym tu też był ostrożny. Ja bym to po prostu poddał badaniom. Oczywiście. Bo z drugiej strony wiemy, nie zostawiałbym tego tak jako argument wynikający z tego badania, bo z drugiej strony wiemy na przykład o tym, że pszczoły, które wykazują cechy odporności na warozę, po przeniesieniu w inne miejsce przestają te cechy wykazywać. I tutaj raczej bym zobaczył, czy nie ma podobnie z obciążeniem patogenami
jak ono zależy tak naprawdę od środowiska, bo przecież chociażby lepsze odżywianie. No tak, tylko że to spowoduje, oczywiście, tylko że to może być zarządzanie chorobą przez rodzinę. Tak, tylko że to może być podobnie na pasiece jak i u wolno żyjących. Oczywiście. Znaczy, mogą być pewne rejony, które są tak. Bardziej sprzyjające pod tym względem pszczołom i mnie. Natomiast to niekoniecznie oznacza, że te pszczoły tak czy owak są średnio. Możemy za coś takiego uznać. No cóż, ja z mojej strony pozdrawiam tylko wszystkie wolno żyjące pszczoły. Pozdrawiamy wolno żyjące pszczoły i do następnej części. Mamy. Ej, widzę, że ten, Polanka, to ja może też powinienem ubrać, nie? A właśnie. Proszę cię bardzo. Nie mam takiego znaczka? Znaczek mogłeś wykupić, ale ja ci dam znaczek. A, nie, to wykupię. Dostaniesz ode mnie, ode mnie znaczek. A rozmawiamy o tym, jak modele AI załamują się, kiedy są trenowane na danych rekurencyjnych. Rekurencyjne, uwaga, trudne słowo. Już wyjaśniam. Rekurencja jest dość łatwa do zrozumienia, jeśli się weźmie na przykład matematyczną definicję silni. Bo A narysujesz to i pokażesz widzom? Narysuję i pokażę. Bo n silnia to jest 1 razy 2 razy 3 razy 4 i tak dalej aż do n. Natomiast jeśli zastosować taką fajną definicję, która się nazywa definicją rekurencyjną, że n silnia to jest n razy n minus 1 silnia, to jest to samo. Co prawda mnożenie jest w odwrotnym kierunku, ale jest to samo. I teraz chodzi tak naprawdę o to, że do nowej definicji, żeby zdefiniować pojęcie, użyliśmy tego samego pojęcia w treści definicji. Że n silnia to jest n razy n minus 1 silnia. Więc taka forma definicji, która samo to pojęcie wykorzystuje do przedstawienia tego pojęcia, jest nazywana definicją rekurencyjną. I zadano sobie pytanie, co będzie, jeśli po naszym... Dlaczego o tym mówimy? Tutaj mam nadzieję, że wkleisz teraz tego linka. Zobaczcie sobie taki odcinek, gdzie mówiliśmy o badaniu... Dużo powiedziane badaniu, ale jednak publikacji naukowej. Tak, ja chciałem wrócić do tego 22 odcinka. Tak. Zobacz, wtedy mówiliśmy o pomyśle, żeby jeden z modeli językowych nazywaną sztuczną inteligencją do generowania tekstu i odpowiedzi na pytanie, żeby po prostu został kimś w rodzaju mentora pszczelarskiego. I no jest pomysł naukowców europejskich i zobaczcie sobie, bo w tym odcinku nie dość, że omówiliśmy ten artykuł, to jeszcze pozwoliliśmy sobie pobawić się z taką właśnie, z takim Dobrze. Modelem językowym. No i teraz ukazał się program popularno-naukowy Łukasza Lamży, Czytamy Naturę, który podlinkujemy w opisie do filmu, który możecie sobie zobaczyć i on tam bardzo dokładnie i bardzo precyzyjnie tłumaczy, na czym ten problem polega. Językiem popularnym. Językiem popularnym to jest dla wszystkich naprawdę. A ja tak sobie pomyślałem, że dobra, co to będzie, jeżeli Jakub po naszym 22 odcinku napisze artykuł, w którym omówi to, o czym rozmawialiśmy wtedy, i przedstawi tam całą naszą komunikację z czatem GPT. Wtedy... Piotrze, twoja kamera gasła. Robimy coś z tym, czy nie? Poradzimy sobie z dwiema kamerami. Dobrze. I wtedy... następna wersja czata GPT, czyli 5.0, która nastąpi za jakiś czas, jeśli się będzie uczyć na internecie, to będzie się uczyć między innymi na tym, co wykombinował czat GPT 4.0, co sam wygenerował. I czyli tutaj, nie w ogóle na zdaniach, które moglibyśmy uznać w jakikolwiek sposób za prawdziwe lub nie. Tak. Tylko na twórczym kopiowaniu, często po prostu, no bądźmy szczerzy, jakimś copywriterowym bełkocie. No i teraz, ponieważ w tamtej publikacji był pomysł, żeby taki model, no i cóż tu dużo mówić, chociaż były tam...
były tam zastrzeżenia, że może być to również model otwarto-źródłowy, no to jednak było dosyć silne parcie na to, żeby był to model komercyjny OpenAI'a. No i teraz zamknięto-źródłowy. No i teraz no właśnie to się dzieje. Już te, właściwie, oczywiście ten model, o którym mówimy w tym badaniu, był eksperymentalny, więc on był, więc tam można było wyróżnić te pokolenia, bo można było wyznaczyć czas od do. Tutaj czegoś takiego nie można wyznaczyć, ale już żyjemy w takich czasach, gdzie te modele są zatrute, w cudzysłowie, tymi danymi. Przepraszam. Tego nie możemy powiedzieć na pewno, ponieważ, naukowcy i twórcy też zdają sobie sprawę z tego obciążenia. Wiesz co, konsultowałem się z moim lekarzem i problem jest znany już w ogóle od bardzo dawna i nie jest rozwiązywany, dlatego że po prostu nie ma wystarczającej motywacji, żeby go rozwiązać. I dlatego wpadłem na pomysł, żeby omówić ten artykuł, no bo jeżeli tworzymy taki pomysł, że jakiś model językowy będzie uniwersalnym mentorem dla pszczelarstwa, że pszczelarze będą się od niego uczyli, że pszczelarze będą tam zdobywali wiedzę, to ja jestem szczerze mówiąc zaniepokojony, co się stanie, jeżeli on będzie odpowiadał, udzielał nawet poprawnych, ale takich bardzo sztampowych odpowiedzi, kiedy nie będzie, a zresztą zobaczcie sobie te ostatnie odpowiedzi tego dziewiątego pokolenia tego eksperymentalnego modelu, to był wręcz bełkot. Ale załóżmy nawet, że zostanie to poprawione, ale będzie udzielał. I gdzie w tym widzę niebezpieczeństwo? W uśrednianiu wszystkich zdań prawdziwych lub nie ludzi. I teraz nie będzie, będzie o wiele mniejsze moim zdaniem prawdopodobieństwo, że taki w cudzysłowie nauczyciel, a tak naprawdę maszyna, będzie w stanie dawać jakiekolwiek oryginalne i odkrywcze, znaczy nawet nie to, że ona będzie w stanie je wymyślać, tylko czy będzie w stanie mogła podać w którymś tam pokoleniu odkrywcze metody w pszczelarstwie, które mogą doprowadzić do przełamania jakichś problemów, a czy nie będzie po prostu dawała stampowych, najbardziej standardowych metod. Ja w tym widzę olbrzymie zagrożenie. Nie ma czegoś takiego jak w prawdziwym świecie, kiedy różni naukowcy, różni nauczyciele, jest jakaś główna linia, ale są konformiści i nonkonformiści. I często jest tak, że ci nonkonformiści wymyślają nowe rzeczy. To, żeby sztuczna inteligencja była nonkonformistyczna, to jeszcze długo się nie doczekamy, bo prawdopodobnie trzeba sporo przewartościować w badaniach, i trzeba przejść jeszcze dosyć długą ścieżkę, więc tutaj pozostaje nam póki co tylko ta linia konformistyczna. No i jest właśnie niebezpieczeństwo zatrucia danych, podobnie jak to mamy w tym momencie w sieciach społecznościowych w kwestii tych farm troli i botów, gdzie tak naprawdę informacja jest skażona i nigdy nie możemy być pewni, czy coś, co oglądamy, jest newsem czy fake newsem. Oczywiście, jeśli też na tym będzie się uczyła sztuczna inteligencja, to fake newsy też może zaabsorbować. Więc jedynym tak naprawdę głównym wnioskiem z tego badania jest to, żebyśmy zadbali o to, żeby wszystkie formy sztucznej inteligencji były uczone na sprawdzonych i poprawnych danych. No, ale nie tylko. Też to, żebyśmy zdawali sobie sprawę, że może, że taka podstawa do takiego hura optymizmu, że modele językowe mogą się poprawiać przez zwiększanie eksploatacji zasobów, a przypomnijmy, że te duże, zwłaszcza te duże modele w sposób olbrzymi eksploatują i niszczą środowisko, to o czym już mówiłem w tym odcinku, więc nie będę się powtarzał, że taki hura optymizm, żeby korzystać z tych wielkich komercyjnych modeli, może być no po prostu nieuzasadniony, a być może będzie lepsze to, o czym mówiłem w tamtym odcinku, czyli wręcz celowo korzystać z mniejszych modeli, które będą uczone z modeli eksperckich. Dokładnie. I wtedy być może uzyskamy to, co chcemy, a przede wszystkim to, co powtarzałem w tamtym odcinku, będziemy mieli nad tym kontrolę. Natomiast jeżeli korzystamy z narzędzia, nad którym nie mamy kontroli, to musimy się zastanowić, kto ma nad nią kontrolę i do czego mu ta kontrola może służyć. Wtedy powołałeś się na luddystów. Ja tutaj chciałem trochę obronić stanowisko luddystów, to znaczy jeżeli oni po prostu rewolucja przemysłowa doprowadziła do pogorszenia między innymi automatyzacja doprowadziła do pogorszenia warunków pracy, do pogorszenia jakości, to prawda. Natomiast to nie było w krótkim okresie. Nawet wręcz do przenośni lub do realnie w pewnym sensie zniewolenia pewnej
pewnej grupy ludzi. Wszystko zresztą pod legalnie z użyciem przemocy państwa. I teraz można zadać sobie pytanie, czy wszystkim pogorszyła się ta jakość? Otóż nie. Pewnej grupie ludzi, która była po prostu jakoś umocowana, powiązana z tymi siłami, które stosowały przemoc, owoce tej pracy dla nich okazały się korzystne. I teraz można sobie zadać takie pytanie, czy w tej kolejnej rewolucji cyfrowej, która aktualnie się toczy, czy mamy taką sytuację, że również ten automatyzm za pomocą sztucznej inteligencji, tych modeli komercyjnych ma na celu ten system, czy ma na celu zastąpienie człowieka i poprawy jakości, czy tak naprawdę zmiany relacji siły, relacji władzy i kontroli siły roboczej? Wiesz co, no nie wiem, czy jestem gotów, żeby się nad tym teraz zastanawiać. Natomiast wnioskując z właśnie początków rewolucji przemysłowej i z tego, do czego ona doprowadziła per saldo, czyli jednak do poprawy warunków życia ludzi i do pewnej ilości zmian na lepsze, oczywiście z całym obciążeniem dla na przykład środowiska, które razem z rewolucją przemysłową przyszło, To też i samego pojawienia się sztucznej inteligencji i jej wpływu na nasze życie nie doszukiwałbym się tylko jednoznacznie złych rzeczy. Prawdopodobnie... A czy uważasz, że ja się doszukałem tylko złych rzeczy? Nie, ja po prostu krytykuję, ponieważ artykuł dotyczy zagrożeń, więc krytykuję to, co może stanowić zagrożenie. No, ale tych zagrożeń należy unikać. Natomiast chciałem tutaj stanąć w obronie. Dlaczego o tym powiedziałem? Dlatego, że powiedziałem wyraźnie, że mówię o tym, że ponieważ skrytykowałeś ostatnio luddystów, więc o ile można mówić o czymś takim jak luddyzm przeciwko AI, to jeżeli miałby takie same cele, czyli obronę tego nierównomiernego rozkładu sił, degradacji jakości życia dla większości ludzi, tylko dlatego, że części ludziom się mniejszej to poprawia, to należy tutaj oddać po prostu nawet... No ale ja właśnie z tym się nie zgodziłem. Per saldo, rewolucja przemysłowa większości ludzi przyniosła pozytywne efekty. Rozumiem i to usprawiedliwia według ciebie to, co wtedy się działo, tak? Usprawiedliwiło z czasem to, co się nie, wtedy to moje, działo. To zupełnie się tutaj z tobą nie zgadzam, ale to już kwestia pewnie innej filozofii natomiast etycznej. Oczywiście tak, może tak. Może jesteś po prostu longtermistą, długoterminowcem, utylitarystą, dla której po prostu śmierć, jeżeli cywilizacja trwa, jeżeli jest jakiś postęp, który staje się bożkiem, jeżeli dalej się toczy, nawet kosztem większości ludzi, to znaczy, że jest on usprawiedliwiony. No postępnie jest bożkiem, a bardzo wiele osób, które było chociażby krytykowanych za to, że nie wiem, że w fabrykach jest zły stan bezpieczeństwa pracy, poprawiało ten stan bezpieczeństwa pracy i tworzyło... Dzięki walce luddystów, między innymi. Także nie możemy mówić, jeżeli ja staję w obronie luddystów tamtych i być i zastanawiam się, czy pewnego rodzaju podobny ruch nie przydałby się teraz, no to jeżeli ja staję w tamtych, to jest złe rozumowanie, jeżeli ty nie można ich celów brać pod uwagę przez to, co się stało 150 lat później. Oni po prostu mieli wiedzę taką, jaką mieli w tamtym okresie. I tak samo teraz. Jeżeli ludzie się bronią z powodu tego, że następuje pogorszenie ich jakości życia, niesprawiedliwe, no to jest to moim zdaniem słuszna obrona. Wiesz co, ja wychodziłem na samym początku z tego samego założenia, myśląc o tym, że sztuczna inteligencja odbierze pracę kierowcom ciężarówek, kasjerkom i wielu jeszcze zawodom dosyć powszechnym i popularnym. Natomiast po pierwsze, na razie się jeszcze na to nie zanosi. Po drugie, to tak naprawdę jest kwestia przemian społecznych, w jaki sposób te zmiany zagospodarujemy, bo jest mnóstwo
możliwości realizowania się też w innych zawodach. To nie jest konieczne, żeby w kasie supermarketu pracowali ludzie. I to nie jest tak, że ci ludzie nie będą mieli innej możliwości realizacji zawodowej. Ale ja o tym nie mówiłem. Ja właśnie mówiłem, że można się zastanowić, czy celem, oczywiście nie mówię o celem, nie mam na myśli celu deklarowanego, czy celu intencjonalnego, tylko cel po prostu systemu, czyli jakby dążność systemu, aktualnego systemu, nie jest właśnie to, o czym ty mówisz. Można się zastanowić, czyli nie automatyzacja pracy przez ludzi, czy zastąpienie pracy ludzi przez automatów, żeby ludzie mogli wykonywać mniej obciążające prace, tylko czy celem, w jakim dąży ten system, nie jest zmiana relacji siły, jeszcze większe pogłębienie siły, jeszcze większe pogłębienie nierówności relacji władzy i skupienie zasobów cyfrowych właściwie w rękach bardzo małej ilości panów feudałów. Tego tak nie widzę, ale widzę, co się już zdarzyło od pewnego czasu w ogóle w firmach, które zajmują się... No, na przykład pogorszenie jakości programowania przez to, że używają sztuczną inteligencję. No, ale wiesz o tym, że jakość oprogramowania się pogorszyła, bo... No, takie mam informacje od ludzi, którzy na tym się znają i robią to oprogramowanie. Taki jest nacisk dyrektorów, żeby robić szybciej, nawet kosztem tego, że aplikacja może mieć ewentualnie więcej dziur w systemie. Po prostu jest nacisk, żeby korzystać z ChatGPT do robienia tego. Nie spotkałem się. Nacisk do korzystania z ChatGPT na poziomie prostych procedur wcale mnie nie dziwi, bo on pisze te procedury zupełnie sprawnie. A pracowałeś kiedyś przy tworzeniu aplikacji w dziale, który zajmuje się bezpieczeństwem? Nie, w dziale, w który zajmuje się bezpieczeństwem nie. Pracowałem w biznesowych, przy tworzeniu aplikacji biznesowych. Bardzo ważnym etapem są po prostu testy tej aplikacji na dwóch różnych poziomach przynajmniej. A także nigdy nie jest w stanie przewidzieć wszystkich testów. Po to są testerzy, żeby wymyślać coraz większe testy. Natomiast w momencie, kiedy korzystają z oprogramowania, które się tak degeneruje, można powiedzieć, z oprogramowania, z modelu, który ma tendencję do degeneracji i nic się z tym nie robi, bo chodzi o to, czy ludzie, którzy czerpią z tego największe korzyści, czy mają motywację, żeby coś z tym robić. Ja nie wiem, co to znaczy, nic się z tym nie robi. Mówię ci, że ten problem, który jest opisany w tym artykule, jest znany jest od dawna. Po prostu... Tak, znany jest, dlatego ja go traktuję jako... po to go przybliżamy tak naprawdę, żebyśmy wszyscy mieli świadomość, że on istnieje. Ale tak naprawdę powinieneś chyba znaleźć dowody na to, że on jest pomijany i że ten problem jest zamiatany pod dywan. Nie, ale ja nie muszę znaleźć, bo ja nie mówię, że jest tak robione, tylko mówię, że problem jest znany od dawna i dotychczas jeszcze nie została wypracowana metoda, jak sobie z tym radzić. Bo jest trudne. To ja nie muszę znaleźć dowodu, bo ja tylko zadaję pytanie, czy to jest po prostu bezpieczne. To jest trudne, ale ty na przykład... Ty twierdzisz, że czy mamy takie zabezpieczenie, czy nie, to i tak nie ma żadnej alternatywy. Coś w tym stylu twierdzisz, może poprawnie, jak się mylę, że nie ma żadnej alternatywy, tylko musimy do tego dążyć, bo taki jest świat. Ja natomiast cały czas nie jestem przekonany, czy taki model mentora Pszczelarskiego jest dobry i cały czas podtrzymuję to, co powiedziałem w tamtym odcinku, to rozwiązanie alternatywne, które podałem, wciąż mi się wydaje, że było bezpieczniejsze i lepsze. Jeszcze jest taki problem z relacją władzy, czyli tym, kto kontroluje dane urządzenia, dane zasoby, tak jak w tym wypadku, szczególnie jak on jest bardzo nierównomierny, a w tym momencie mówimy o organizacjach, które mają większą władzę niż państwa, nie wiem, czy zdaję sobie sprawę. Zdaję sobie z tego sprawę. Jest coś takiego jak podatność na ataki po stronie wstrzykiwania tych danych treningowych. W tym momencie do takiego zatrucia może dochodzić już naprawdę do zatrucia, czyli do celowego. Oczywiście, że tak. To jest rzeczywiście kwestia zabezpieczenia się przed danymi zatrutymi. Przecież jeśli mamy sieci społecznościowe i farmy troli, to tak naprawdę można się w jakiś sposób przed tym zabezpieczyć, a to, że właściciele tych sieci społecznościowych tego nie robią, albo robią to na poziomie niesatysfakcjonującym, to jest już zupełnie inna sprawa.
Rozumiem. Wciąż jesteś przekonany do tego pomysłu mentora Przelaskiego opartych na aktualnie istniejących modelach. Znaczy, nie mam nic przeciwko temu, że ktoś sobie usiądzie przed czatem GPT, kto nie zna się w ogóle na pszczołach, i zada mu parę pytań po to, żeby sobie rozszerzyć swoje pojęcie, poszukać trochę informacji, a żeby tak naprawdę zacząć pszczelarstwo, to czat GPT nie wystarczy. To tego nie twierdziłem. No ale nie mówię, że natomiast, to twierdziłeś, tylko że to nie działa tak naiwnie. Usiąść po to, żeby na szybko coś sprawdzić i żeby sobie rozjaśnić horyzont, zawsze można. Okej, to odsyłam cię do mojego ostatniego pytania, jakie w tamtym odcinku mu zadałem. I chyba nic więcej nie muszę mówić. A my was zapraszamy na kolejny odcinek. Dzięki za dyskusję. Cześć.